Na mnie jest Krzysztof Gierczyński, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. Krzysztof, z ubolewaniem stwierdzam, że to już prawdopodobnie ostatni wywiad przed kamerami JWTV. Postanowiłeś, powiem, zakończyć karierę. Co jest powodem tej decyzji? Tak, postanowiłem zakończyć swoją przygodę z siatkówką. Powodem jest wiek. Grałem 20 sezonów w Plus Lidze. Czas niestety nie stoi w miejscu również dla mnie. Nosiłem się z zamiarem zakończenia tej mojej kariery. Wolę mówić przygody z siatkówką od jakiegoś czasu, ale co rok, co dwa lata jednak ta była ciągłość grania. Jestem jeszcze na siłach, żeby pograć rok, a nawet może dwa, ale mimo wszystko powiedziałem dosyć stop i z jednej strony cieszę się, że dograłem do takiego wieku, bo w wieku prawie 40 lat nie byłem zawodnikiem, który stał w kwadracie przez ostatnie 3-4 sezony i wchodził na jedną piłkę i udawał, że jest wielkim zawodnikiem. Mam tą osobistą satysfakcję, że do samego końca byłem na boisku, grałem, oglądała mnie moja rodzina, moje dzieci, także oni będą na pewno pamiętać i to jest to dla mnie, sprawiło mi to największą radość, największą satysfakcję, to, że do samego końca z podniesioną głową szedłem z boiska, ale przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć stop, dziękuję. I no, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak jak to śpiewają klasycy, także to jest dla mnie ten moment. Wspomniałeś o tym, że przychodząc tutaj mogłeś być traktowany jako zawodnik zadaniowy, miałeś 36 lat. W pierwszym sezonie, można powiedzieć, wyręczyłeś Matteo Martino, w kolejnych sezonach godnie zastąpiłeś zmagających się z urazami najpierw Nico Mareszala, później Denisa Caliberde. Zwłaszcza ten sezon był dla ciebie morderczy. Wystąpiłeś we wszystkich spotkaniach w tych rozgrywkach. Tak, akurat przychodząc do Jastrzębia, moje plany, jeśli chodzi o granie, były inne, bo miałem być zawodnikiem, który wspomoże zespół w trudnych momentach. Okazało się, że te trudne momenty trwały przez 3 lata, bo co przychodził za kolejny zawodnik na moją pozycję, na pozycję przyjmującego, to wszystko kończyło się kontuzjami. Natomiast ja, najstarszy w zespole, dzielnie trwałem na stanowisku i udało się wygrać 3 medale. Grałem na równi z młodszymi zawodnikami. Były lepsze, były gorsze momenty, ale to jest jak w sporcie, jak w życiu, ale mam tą satysfakcję. Właśnie to jest dla mnie największa satysfakcja grania w Jastrzębskim Węglu, że inne były plany, a te plany zostały zweryfikowane, ale dla mnie na plus, na wielki plus, bo występowałem cały czas na boisku, a z tego czerpałem największą radość. Mówisz, były momenty lepsze, gorsze, a który moment utkwił ci najbardziej w pamięci tutaj z okresu spędzonego w Jastrzębskim Węglu? To znaczy całe 3 lata, bo spędziłem tutaj 3 lata. Ten pierwszy medal brązowy, bo wcześniej Jastrzębie przez, nie pamiętam, ale chyba przez kilka lat nie zdobyło medalu i przychodząc tutaj do klubu, mieliśmy niezły skład i udało się zdobyć brązowy medal, co było dużym sukcesem. Później w kolejnym roku brązowy medal i ten brązowy medal w Final Four w Ankarze. Również ogromne przeżycie, na pewno tego nie zapomnę do końca życia, ale również ten sezon pełen trudnych chwil, trudnych momentów i również ogromnych kontuzji, oczywiście nie moich, akurat tak się złożyło, że nie moich, ale bardzo to przeżywałem, że po raz kolejny zawodnik, któremu miałem pomagać, jest jakby wykluczony z gry nie na tydzień, tylko na kolejne miesiące, także mimo wszystko dałem sobie dzielnie radę, tak mi się wydaje, tak to oceniam. Staram się zawsze pamiętać pozytywne rzeczy. To negatywne staram się jak najszybciej zapomnieć, chociaż nie wszystko się pewnie da zapomnieć, ale staram się pamiętać same pozytywy i takim pozytywem była atmosfera tutaj przez te 3 lata na naszej hali.
i za to dziękuję kibicom Jastrzębskiego Węgla za wsparcie, które przez te trzy sezony czuliśmy na boisku. Szczególnie w meczach wyjazdowych, kiedy fantastyczna grupa jastrzębskich kibiców organizowała się i dopingowała nas nie tylko na najbliższych halach przeciwników w Zaksie czy w Będzinie, ale również Olsztyn, Gdańsk. Jest to coś fantastycznego. Ta grupa tych sympatyków, dorosłych przecież ludzi, którzy poświęcała swój własny czas, żeby weekendy, żeby dopingować swoją drużynę. Także bardzo serdecznie im z tego miejsca chcę podziękować. Krzysztof, twoja kariera zawodnicza dobiegła końca. Czy masz już plany sprecyzowane, co dalej? Jak będzie wyglądać od strony zawodowej twoja przyszłość? Tak, byłem na to przygotowany, na to, że przygoda środkową dobiegnie końca i ten czas właśnie nadszedł. Mam w zasadzie od pierwszego dnia po podjęciu decyzji, że to koniec, rozpocząłem nowe życie, piszę nowy życiorys, także siatkówką, książka pod tytułem Siatkówka jest spółki, co zamknięta, zaczynam nowy życiorys i mam nadzieję, że będzie mi szło tak samo dobrze jak w życiu sportowym.